Krajowe 46 i 94. Na tych trasach doszło do wypadków. Powiemy Wam, gdzie dokładnie traficie na utrudnienia. Zerwana trakcja, remonty i nowy rozkład jazdy. Pasażerowie kolei na Mazowszu, uzbrójcie się w cierpliwość. Gościem Kazimiera Szczuki w popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska. Tragiczny wypadek na krajowej drodze numer 46 w Dobrodzieniu w województwie opolskim. Na miejskiej obwodnicy samochód osobowy zderzył się z kombajnem. Zginęła jedna osoba. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Nie przejedziecie też drogą numer 94 w Lubzinie na Podkarpaciu. To odcinek Sędziszów Małopolski - Dębica. Samochód osobowy potrącił tam pieszą. Pasażerowie poruszający się koleją, zanim ruszycie na dworzec, weźcie głęboki oddech. I dwa razy sprawdźcie, co się dzieje na rozkładzie jazdy. Są spore utrudnienia w ruchu pociągów na Mazowszu. Na odcinku Sochaczew-Bednary ktoś ukradł elementy sieci trakcyjnej. O ponad godzinę opóźniony jest pociąg z Wrocławia do Warszawy. O 90 minut z Sochaczewa do Celestynowa. Dodatkowym problemem jest remont na torach, który właśnie ruszył. Dziś pierwszy roboczy dzień z nowym rozkładem jazdy. Kilkadziesiąt pociągów zmieniło swoje trasy. W ciągu godziny jedna tylko SKM-ka leci, żeby dotrzeć na lotnisko, a zawsze latało dwie sztuki. Teraz już powinien być, ale nie ma. Nie ma pociągu i długośmy stali i czekali. O ile dłużej ta podróż trwała? No godziny. Dla mnie dłuższa trasa, bo muszę jechać do Ursusa. Z Ursusa dopiero tutaj. Dodatkowa przesiadka? Dodatkowa przesiadka, tak. Mieszkam przy samej stacji, więc słyszałam, że pociągi są opóźnione. Jaką ma Pani wobec tego radę dla innych pasażerów? Siedzieć w internecie, po prostu szukać jakiegoś połączenia, jeśli aktualne jakieś tamte są opóźnienia. Usłyszał od pasażerów na dworcu zachodnim w Warszawie nasz reporter Michał Dobrowicz. Dokładne informacje o zmianach w rozkładzie PKP mamy na rmf24.pl w zakładce Regiony. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Witamy Kazimierę Szczukę i jej gościa. Dzień dobry. Witam serdecznie. Moim gościem jest Paweł Szypulski, Greenpeace Polska. Witam Państwa, witam Pana. Co Greenpeace robi teraz? Kilka rzeczy Greenpeace robi teraz, ale taką kluczową sprawą, która nas w tym momencie zajmuje, jest to, co zajmuje też ogromną część nas mieszkających w tym kraju, czyli kryzys energetyczny, no tak, którego właśnie doświadczamy. Kryzys energetyczny i kryzys cenowy, który jest z tym związany, bo mamy sytuację, w której rzeczy, którymi my się zajmujemy od lat i one zawsze pozostawały gdzieś tam troszkę w cieniu takiej głównej rozmowy, to znaczy ja zawsze się czułem taką trochę osobą, która pasjonuje się czymś dziwnym. Jakby człowiek, który się interesuje węglem, który się interesuje elektrowniami i nagle okazało się, że te rzeczy są w centrum tego, co widoczne. No dobrze, co ale jaki jest plan? To znaczy, czy, no bo to hasło Polska bez węgla, hasło tak. Greenpeace'u, no w taki jakiś straszny sposób się spełniło, bo tak, ten węgiel tak. jest teraz potrzebny. Spełniło się w zupełnie absurdalny sposób. To znaczy w tym momencie doświadczamy bardzo radykalnie konsekwencji wieloletniej polityki niedbania o polską energetykę. Takiej próby ze strony decydentów, ze strony rządów i ze strony parlamentów utrzymania tego, co było. Czyli takiego polegania na tym, że mamy w Polsce węgiel, to no będziemy mieli elektrownię na węgiel i tak dalej. Ja może powiem, że jak rozumiem, to dla Greenpeace'u zawiniła i ta ekipa rządząca, ale i ta poprzednia też. No zdecydowanie, ponieważ jest tak, że w energetyce czas płynie w trochę innym tempie niż w naszym życiu codziennym. Elektrowni nie buduje się i nie podejmuje się tych decyzji z dnia na dzień, tylko potrzeba jednak lat na takie procesy. I jest tak, że od bardzo dawna wiadomo, że my powinniśmy się uniezależniać od paliw kopalnych. Od węgla, od ropy, od gazu. Ale wszyscy się powinni uniezależniać oczywiście, od paliw kopalnych. Oczywiście, że tak, ale my niestety pozostaliśmy w takim położeniu, że jesteśmy od tych paliw uzależnieni w ogromnym stopniu i to nas w momencie wybuchu wojny niesamowicie mocno uderzyło. W Europie, ale i w Polsce. I stąd te ogromne ceny, które w tym momencie mamy, że jesteśmy uzależnieni od tego, że musimy kupować energię, kupować paliwa tak, na zewnątrz Polski. Jasne, to jest jasne i o tym mówią mainstreamowe media i, znaczy, i te wolne media i te media rządowe, ale jaki jest pomysł organizacji Greenpeace
na jakie, jak, no, co teraz, powie, tak? Co możemy teraz, zrobić tak, teraz? Co możecie zrobić? Tak, bo to, że jesteśmy w trudnej sytuacji, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nie jesteśmy w sytuacji, w której powinniśmy biegać jak kurczaki z obciętą głową dookoła. Niestety tak zachowuje się rząd w tym momencie w kwestii energetyki w ogromnym stopniu. Mamy taką sytuację, w której spółki energetyczne, tutaj mówię szeroko, nie tylko te, które produkują prąd z węgla, ale również, a może nawet przede wszystkim spółki zajmujące się gazem i ropą, zarabiają w tym momencie ogromne pieniądze. Gigantyczne pieniądze, kompletnie niemoralne pieniądze, związane z ogromnym wzrostem cen energii wywołanym właśnie wojną. I te pieniądze, które stanowią nadmiarowe zyski spółek energetycznych, które występują nie tylko w Polsce, one powinny zostać przekazane na transformację energetyczną, na ogromny program termomodernizacji. Ale nie będą, dlatego że to jest za duży kłopot i problemy z tym, żeby nagle tym spółkom powiedzieć, że będziecie zarabiać mniej albo wasze dochody będą przesunięte w jakieś inne miejsce. To jest jeszcze dokładanie do pieca tych wszystkich problemów, które mamy. No niestety tak jest. Tu się pozwolę nie zgodzić. Dobra, ale ja ciągle, znaczy to nie jest realistyczny plan. Nie zgadzam się. Ja ciągle bym chciała usłyszeć jakąś taką praktyczną koncepcję, jak przetrwać zimę. A to jest coś zupełnie innego, bo mamy tak, że każdy z nas, jeżeli choć my zostaliśmy wypchnięci w jakieś zupełnie ekstremalne sytuacje, w których musimy się indywidualnie martwić, jak przetrwać tę konkretną zimę. Natomiast na poziomie państwa, czyli na poziomie tego obszaru, którym ja się zajmuję, przyglądania się politykom, przyglądania się zmianom, my jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę mamy czerwone światło, które nas alarmuje, że wcale nie jest tak, że minie wojna, minie ta zima i będzie dobrze. To jest dopiero początek ogromnych problemów, w które wchodzimy i jesteśmy w jednym z ostatnich momentów, ale nie jesteśmy bezbronni, możemy skorzystać z tych nadmiarowych zysków. Spółki wcale nie zarabiałyby mniej niż normalnie i przeznaczyć je na ocieplanie domów tak, w Polsce i wymianę źródeł energii. Przepraszam, ostatnia rzecz, którą tutaj powiem, to jest to, że to nie jest kompletnie nie jest nierealistyczne, bo szereg krajów Unii Europejskiej już wprowadziło takie zmiany ale, do swojego systemu. Ja nie chciałam przerywać panu tego wywodu, tylko pana przedstawić, przypomnieć naszym gościom, że Paweł Szypulski z Greenpeace Polska to jest gość dzisiejszej rozmowy popołudniowej. Kazimierza Szczuka na antenie. W takim razie transformacja energetyczna. Ta transformacja energetyczna powinna była się dokonać już 15 lat temu, 10 niech będzie. Mogła się spokojnie zacząć dużo wcześniej. I czyli, bo jeżeli my mamy 80% węgla w miksie energetycznym, 16% odnawialnych źródeł, czyli nic, to znaczy, że wedle tego nowego raportu Europa przeciw katastrofie klimatycznej jesteśmy po prostu ostatni w Europie. W rankingu miast zielonych jesteśmy na ostatnim miejscu. Jesteśmy w złym położeniu, ale to jest bardzo ważne z perspektywy kryzysu klimatycznego, że musimy odejść od paliw kopalnych, ale my teraz doświadczamy tego, że to jest niezwykle ważne też z perspektywy naszego codziennego życia. Nie tego, co się wydarzy w przyszłości, tylko tego, co teraz. Ale wie pan, że ludzie już to wiedzą. To znaczy, to już ponad podziałami politycznymi społeczeństwo uświadomiło sobie, że to jest konieczność i że to jest wielkie zaniedbanie. Ale odpowiedzią na to nie są odnawialne źródła, tylko atom. I jesteśmy dzisiaj w takiej, powiedziałabym, ofensywie elektrowni atomowych, takich wyimaginowanych. Właśnie tu dotykamy sedna, to znaczy atom jest taką historią, którą nasi rządzący nam opowiadają jako remedium na ten ogromny problem, z którym się teraz muszą mierzyć. My widzimy, jak wielkim problemem są paliwa kopalne i nagle w Polsce mamy co dzień prawie zapowiedź, że powstanie nowa elektrownia atomowa. Ja mam tak, że ja się momentami boję pójść spać, żeby się nie dowiedzieć, że następnego dnia będzie kolejna elektrownia atomowa. W tym momencie są zapowiadane już trzy. A jeszcze jest takie czwarte memorandum niewiążące, dotyczące tych małych reaktorów. Które nie wyszły jeszcze poza fazę eksperymentalną w znacznej większości. Tak, ale to jest jeszcze jakby czwarty, bo jeszcze jest pomysł, że Francja, to wszystko jakby mogłoby być zabawne, ale nie jest ze względu na sytuację. Natomiast ja się zapytam, czy atom wedle Greenpeace'u to jest zielona energia, bo wedle Unii Europejskiej to jest zielona energia, a według Greenpeace'u i Partii Zielonych to nie jest zielona energia. Według Unii Europejskiej w pewnych określonych warunkach, dodajmy, bo to
nie jest tak, że mówimy o certyfikowaniu atomów w pewien konkretny sposób, że on jest ekologiczny, ale tak, ale zielony. Mówimy też o tym nazewnictwie, które tak, zostało tak, przyjęte. W taksonomii, przepraszam za żargon tutaj, nie, ale to była wielka, wielka bitwa w Unii Europejskiej, co, jak może zostać tak określone. No i tam mamy też duże obwarowania tego, że taka elektrownia atomowa może być finansowana jako źródło zielone, ale dopiero po spełnieniu szeregu kryteriów, w tym zapewnieniu miejsca stałego przechowywania odpadów atomowych. W tym momencie w Europie takich miejsc jest bardzo mało, w bardzo małej liczbie krajów sobie poradzono z tym problemem. W ogromnej większości, przepraszam, one są cały czas składowane w elektrowniach lub przy elektrowniach i dopiero tylko taka energia mogłaby być traktowana jako zielona według taksonomii. Według Greenpeace'u nawet taka nie jest odpowiedzialna i nie jest bezpieczna. Zapraszamy Państwa do radia internetowego RMF24, do społecznościowych mediów naszych i kontynuujemy naszą rozmowę. Moim gościem jest Paweł Szypulski, czyli atom w ogóle nie. Atom przede wszystkim w polskich warunkach to jest opowieść. A opowieść nie załatwi nam zmiany systemu energetycznego. Znaczy tak, bo to by w ogóle ten pierwszy reaktor to ewentualnie za 10 lat by mógł. Nie, to tylko według takiej oficjalnej opowieści. Według bo tej realnie, opowieści, realnie ale nawet według oficjalnej tak, mógłby pojawić się w rzeczywistości. Tak. Natomiast w rzeczywistości europejskie budowy elektrowni atomowych pokazują, że to jest przynajmniej kilkanaście lat. Jeżeli byśmy zaczynali teraz, czyli zaczynali zgodnie z planem, a już jesteśmy opóźnieni w realizacji tego projektu. I niestety polski program energetyki jądrowej, on ma tak, że jest prześladowany przez taką plagę nierealizacji. Przecież mieliśmy już za komuny mieć elektrownię atomową, potem Donald Tusk zbudował elektrownię atomową, ona już działa od 2020 roku lub najgorzej 2022. Teraz powstają kolejne i to jest trochę jak taki serial, w którym każdy sezon jest coraz gorszy, jak się tak, na niego ale patrzy. Nie było jeszcze takiego kryzysu energetycznego, no bo niektórzy mówią, że to jest jakaś nadzieja, że w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w związku z wojną i odcięciem tego węgla i gazu rosyjskich, no ludzie wiedzą, że albo OZE, albo nic, albo atom, tak, są rządzący. Jaka jest przewaga odnawialnych źródeł nad atomem? No w tym momencie są przede wszystkim tańsze i szybsze. To znaczy energia powstająca przede wszystkim na przykład z wiatru na lądzie, czyli z wiatraków stawianych na lądzie, jest w zasadzie najtańszą, jaką w Polsce można wybudować. Dużo tańszą też niż na przykład węglowa. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że takie elektrownie, czy wiatrowe, czy słoneczne, można budować relatywnie szybko w porównaniu z elektrownią atomową. I jest jeszcze trzecia zaleta, która jest ważna, myślę, z polskiego punktu widzenia i z tego względu, że nasze państwo niestety bardzo często zawodzi. To znaczy elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii, one są budowane przez różne firmy, różne osoby, różne spółdzielnie. Jak komuś się podwinie noga, to nie powstanie jakaś farma wiatrowa, a nie cały system się wywali. Natomiast w Polsce oddając w ręce państwa całą tą inwestycję, bo inwestycje w elektrownie atomowe to są tak wielkie inwestycje, że one byłyby realizowane pod kuratelą państwa. Lądujemy w sytuacji, w której no, czeka nas plaga po prostu opóźnień, niewypałów czyli, taki bareja prawdopodobnie w tym całym projekcie. Wiatraki, fotowoltaika to są takie źródła energii, które mogą zostać uspołecznione w takim sensie, co jest w Polsce, właściwie to się nie stało. To się dopiero zaczyna raczkować, znaczy zakładanie spółdzielni energetycznych, jakichś kooperatyw i tak dalej. Nie stało się z przyczyn prawnych, tak? Tak. Ale gdyby się stało, to by się ludność uniezależniła również od takiej zasady, kto ma energię, ten ma władzę. Czyli od państwowych tych wielkich firm. Ja bym powiedział trochę z przekory, że nawet wcale by się nie uzależniła, tylko zaczęłaby mieć tę władzę też. To znaczy, mając... Tak. Ale chodzi mi o to, że... Że to była władza w ręce ludu. Trafiłaby w ręce, tak. I to nie tylko tych z nas, którzy mają takie warunki, że mogą sobie położyć panele na dachu, ale też na przykład małych firm czy kooperatyw rolniczych, które mogłyby inwestować już w trochę większe instalacje niż mała fotowoltaika. Ale czy temu na przeszkodzie, oprócz tego, że nie jest to w interesie, powiedzmy,
władzy, tak ogólnie ujmując, to nie stoi na przeszkodzie to, że jakoś tak nie może się jednak dobrze zorganizować społeczeństwo obywatelskie w tej sprawie. Jakoś niemrawo bardzo walczymy o to. No może tak, natomiast mi się wydaje, że to jednak podstawowym problemem jest siła monopolu spółek energetycznych. Że po prostu polska energetyka stoi w miejscu, dlatego że od dawna jesteśmy w takim klinczu pomiędzy polityką a wielkimi koncernami energetycznymi, które już nieraz blokowały zmiany w prawie, które miałyby spowodować, że polski rynek stałby się bardziej przyjazny dla innych firm, dla osób indywidualnych, które mogłyby być częścią tego, bo w momencie, w którym prawo pozwoliło na rozwój fotowoltaiki, energetyki ze słońca, to myśmy się w Polsce okazali po prostu wybitnymi prosumentami, czyli właśnie tymi, którzy chcą to robić, i mieliśmy ogromny wzrost tego, ile osób chciałoby taką... A dlaczego to w takim razie w tak nikły sposób jest obecne? Dlatego właśnie, że ten klincz władzy i spółek energetycznych to jest naprawdę ogromna potęga. To jest tak, że to się może wydawać jakąś taką opowieścią trochę z jakiegoś kryminału. To jest realna władza w rękach konkretnych ludzi. To są pieniądze. Tak, to są pieniądze i to są stanowiska, za którymi idzie bardzo konkretna władza i nie jest w interesie, takim krótkofalowym interesie konkretnych ludzi w Polsce po prostu, oddanie części tego rynku, bo wtedy by się okazało... No dobrze, ale gdyby ludzie rzeczywiście powiedzieli, że tego chcą, tak, i zaczęli jakoś o to się ubiegać aktywnie, no to myślę, że byłoby lepiej, ale chciałam się spytać o tę ustawę wiatrakową, tak zwaną odległościową. Tak. Proszę mi powiedzieć, bo to jest dosyć jednak mimo wszystko zagadkowe, bardzo aktywnie zorganizowali się ludzie przeciwko wiatrakom na początku obecności wiatraków w Polsce. I czy w tym czy było coś na rzeczy? Bo ludzie nie chcieli, żeby to one stały za blisko po prostu zabudowań, gospodarstw. Tak. A potem PiS wprowadził taką ustawę, w której to jest kilometr od gospodarstw, od zabudowań. No ta ustawa, ona nie służyła temu, żeby stworzyć jakby jakieś granice, w ramach których te inwestycje byłyby bardziej cywilizowane, tylko służyła konkretnej rzeczy, czyli zatrzymaniu rozwoju energetyki wiatrowej. A dlaczego? Ponieważ energetyka wiatrowa to jest właśnie ta, która ma największą przyszłość w Polsce, będzie najtańszym źródłem energii i przez to byłaby ogromnym zagrożeniem dla istniejącego systemu energetycznego opartego na węglu. To jest jedyny powód. Tak? Za tymi zmianami, to jest niesamowite w jakiś sposób, jednocześnie też bardzo przykre, stoją konkretne osoby, które były i są członkami Prawa i Sprawiedliwości i które zbudowały swoją karierę polityczną, między innymi szukając głosów wśród ludzi, którzy byli sfrustrowani różnymi inwestycjami wiatrowymi. I tak naprawdę mamy sytuację, w której mała grupka osób w Prawie i Sprawiedliwości blokuje jakiekolwiek racjonalne i niezbędne dla nas zmiany. Mamy tę nieszczęsną ustawę, która zablokowała rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, i wszyscy, łącznie z wieloma osobami w rządzie, zdają sobie sprawę, że trzeba z tych przepisów zrezygnować. Dlatego trafił taki projekt, który jest procedowany do Sejmu w tym momencie, w ramach którego zmiany w tej ustawie miałyby zostać wprowadzone. No i on trafił do zamrażarki. Trafił do zamrażarki, dlatego raczej... że znowu kolejne osoby, znaczy te osoby, o których mówię, na przykład pani obecnie europosłanka Anna Zalewska, interweniowały bezpośrednio lub pośrednio w tej sprawie i zatrzymały te zmiany, ponieważ zabrały sobie głosy osób sfrustrowanych. No ale te sfrustrowane osoby już nie są sfrustrowane, bo się okazało, że przeszliśmy na drugą stronę i mamy deficyt tej energii wiatrowej. Niestety. Ale może przypomnę naszym słuchaczom i słuchaczkom, że pan jest naszym gościem jako przedstawiciel Greenpeace'u, pan Paweł Szypulski. I ekspert od energetyki w obrębie Greenpeace'u, a także dyrektor programowy. Może przejdźmy w takim razie do tej globalnej perspektywy, bo oprócz tego, że jesteśmy w tej oślej ławce znowu, jeżeli chodzi o walkę o czyste powietrze i walkę o to, o zatrzymanie zmian klimatycznych, no to trzeba powiedzieć, że cała Europa wypada trochę lepiej, tak? To jest jeszcze jeden raport
Światowej Organizacji Meteorologicznej i Serwisu Monitorowania Atmosfery. Europa się najszybciej ogrzewa ze wszystkich kontynentów, ale też kraje dużo robią dla tego, żeby to ograniczyć. Ale z kolei, i tu już jesteśmy w globalnej perspektywie szczytu, 27 szczytu klimatycznego w Sharm el-Sheikh w Egipcie, gdzie jest mowa o sprawiedliwości energetycznej i o tym, żeby właśnie te kraje północy zamożnej jakoś zrównoważyły to, że sami najbardziej nasmodziliśmy od 1850 roku, a ponoszą konsekwencje kraje globalnego południa, które są biedne i cierpią najbardziej z powodu tych zmian. Jak to wszystko zebrać do kupy, przepraszam za kolokwializm? No to jest dużo tematów, prawda? Naraz, rzeczywiście, ale w nich jest kilka niezwykle ważnych wątków, które się ze sobą przecinają. Pierwszy jest taki, że bogactwo wielu północnych krajów naprawdę stoi na tym, co spowodowało kryzys klimatyczny i co w ogromnym tempie, większym niż wielu się spodziewało, powoduje, że niektóre części świata zamieniają się w miejsca nie do życia lub w niedługiej perspektywie się zamienią. Tak jest chociażby z potęgą Stanów Zjednoczonych, dużej części Europy, w zasadzie większości Europy. My żyjemy w lepszych warunkach tutaj, ale dlatego, żeśmy używali węgla po prostu na to, żeby przekształcić i dużo żeśmy na tym zyskali, zresztą przekształcić warunki, w których żyjemy. Niestety jest tak, że konsekwencje tego w pierwszej kolejności poniosą ludzie, którzy takiej transformacji nie przeszli. Za to w nich uderzą ogromne powodzie, fale upałów, susze. To się właśnie dzieje w Pakistanie, gigantyczna powódź chociażby, pożary lasów w wielu miejscach. No wiecie, to jest realna historia. Właśnie. I dlatego, przepraszam, to już dlatego w ramach negocjacji klimatycznych są takie mechanizmy związane właśnie, już nie wchodząc w szczegóły, z rekompensatą pewnego rodzaju, które mogłyby pozwolić tym krajom, które nie miały takiej możliwości się rozwinąć, spalając paliwa kopalne, na transformację, na adaptację do tych warunków, które są, jak długo te warunki w ogóle będą adaptowalne, bo wielu prawdopodobnie nie da się już powstrzymać, także, że przestaną być. No ale kraje globalnej północy się nie chcą z tego wywiązywać, bo ten dług, który mamy, tak naprawdę wobec krajów globalnego południa, on jest gigantyczny. I nie jest w bieżącym interesie politycznym oczywiście nikomu wynagradzać tego, że nam żyje się łatwiej. Pamiętajmy też, że jest ogromna różnica między nami w Polsce, a na przykład Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o tą skalę, czy obecnie rosnących emisji chociażby w niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Ale my też mamy w tym swój bardzo realny udział. Dobrze, to dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Mam jeszcze dwa pytania, które bardzo chcę zadać. Jedno jest takie właściwe pytanie o prośbę. Czy mógłby pan bardzo zwięźle wytłumaczyć naszym słuchaczom i słuchaczkom, co to jest co to są gazy cieplarniane, a co to jest smog? Bo nawet w tym jakiejś kampanii proatomowej, rządowej te kwestie są pomylone. Smog? Spróbujmy w takim razie tak najprościej, jak się da. Smog to jest... spróbuję naprawdę najprościej, więc trochę przekręcę do detali. Smog to jest sytuacja, w której w powietrzu, tym powietrzu, które wdychamy, unoszą się cząsteczki, związki chemiczne, które są dla nas bezpośrednio w tym momencie, kiedy oddychamy, niebezpieczne. To jest zanieczyszczenie powietrza. Gazy cieplarniane natomiast to są gazy, które są emitowane w trakcie spalania różnych rzeczy, na przykład węgla w elektrowni czy węgla w domu. I one powodują, że atmosfera ziemska, cała atmosfera planety, tak, Ziemia, się zmienia i nasza szanowna planeta jest otulana taką kołderką gazów cieplarnianych. Czyli nie mówimy o bieżącej sytuacji, że teraz oddychamy takim powietrzem, tylko zmieniamy klimat całej, zmieniamy skład atmosfery całej planety. I to jest kołderka, w której robi się coraz goręcej i goręcej i goręcej i niedługo będzie pod nią nie do wytrzymania. I z tym żaden kraj sobie nie poradzi w pojedynkę. Nie. Natomiast ze smogiem możemy sobie poradzić sami. Jak najbardziej. Gdyż pochodzi on z gospodarstw domowych. I transportu po części. Tak. I co więcej, możemy sobie poradzić z jednym i drugim, zmieniając naszą energetykę, zmieniając to, jak ocieplamy swoje domy i zmieniając to, czym jeździmy po naszych drogach. Bardzo dobrze, znaczy cieszę się, przepraszam, sprawnie pan to przeprowadził, a ostatnie moje pytanie będzie takie.
Takie trochę, ja bym powiedziała, zaczepne, ale i tak musi się pan streszczać. Oczywiście. Czy Greenpeace, jako taka naprawdę waleczna organizacja, która zrobiła masę rzeczy spektakularnych, nawet ostatnio znaleźliście się, że tak powiem, na dnie Bałtyku, to jednak nie została trochę zdystansowana przez tych takich bardzo młodych aktywistów, którzy teraz dziewczyny rzuciły puszką z zupy Campbella. No oczywiście nic nie zniszczyły, ale zrobiły taki gest, że rzuciły w Van Gogha słoneczniki. Just Stop Oil to jest ta organizacja. I czy to nie jest tak, że Greenpeace to już jest taki weteran? No, może tak jest, ale to nie jest tak, że powinien być ktoś, kto ma monopol na walkę o to, żebyśmy żyli w lepszym świecie. Mamy przed sobą ogromne wyzwania i te wyzwania uda nam się pokonać tylko, kiedy będziemy działać wspólnie, każdy swoją metodą, ale walcząc o to, żeby odchodzić od paliw kopalnych. I jest miejsce w całym tym wielkim ruchu, który jest potrzebny zarówno dla takich młodych aktywistów. Ale oni szkodzą sprawie, czy nie? Absolutnie nie. Oni dbają o to, żeby problemy, o których łatwo i chętnie się zapomina, nie znikały z czołówek mediów. Jest miejsce dla nich, jest miejsce dla Greenpeace'u, jest miejsce dla intelektualistów, ale i dla związków zawodowych, które będą walczyć o to, żebyśmy żyli w lepszym, czystszym kraju. No akurat związki zawodowe... tak kopalniane bardzo w Polsce. Różnie. Bardzo różnie. Znaczy nie mówię o Polsce, ale w Europie, coraz mocniej są po stronie walki o to, żeby transformować energetykę. A jeszcze, już kończymy, tylko jeszcze się zapytam i odpowiedź jest tak albo nie. Czy jakoś uratujemy świat, czy nie? Tak albo nie? Tak. Dziękuję bardzo. Gościem moim był Paweł Szypulski, Greenpeace Polska. Dziękuję serdecznie, Kazimiera Szczuka i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Thank you.